Wszyscy już wiedzą, jakie relacje mają między sobą trzecia i piąta żona Michała Wiśniewskiego. Wystarczyło kilka słów. Michał Wiśniewski uchodzi za jednego z najbardziej kochliwych mężczyzn polskiego show-biznesu. Trudno się temu stwierdzeniu dziwić, bo czerwonowłosy wokalistka już pięciokrotnie się żenił. Jaki stosunek do siebie nawzajem mają jego ukochane? Michał Wiśniewski i jego relacja z byłymi żonami. Michał Wiśniewski stara się żyć w dobrych stosunkach z kobietami, którym niegdyś wyznawał miłość. Z Mandaryną dobrze łączy wychowywanie najstarszych pociech, a z Anią Świątczak w ostatnim czasie występował nawet na scenie. W nieco gorszych stosunkach może być jednak z Dominiką Tajner. Ta, choć była jego czwartą żoną i przez pewien moment menedżerką zespołu, nie została zaproszona na jubileuszowy koncert kapeli. Nie kryła później w mediach, że było jej z tego powodu przykro. Jakie są relacje między żonami Wiśniewskiego? Już od jakiegoś czasu wiadomo także, że w bardzo dobrych stosunkach żyją ze sobą Mandaryna i Anna Świątczak. Panie nagrały nawet wspólny kawałek na płytę drugiej z wymienionych artystek. Później udzielały wywiadu, w którym opowiadały o swojej bliskiej relacji. Niedawno Świątczak opublikowała w mediach społecznościowych wpis, przy okazji którego wyszło, jak dogaduje się z piątą aktualną małżonką Michała. Pola odpowiedziała jej bowiem w komentarzu. Jak Pola Wiśniewska dogaduje się z Anią Świątczak? Świątczak wrzuciła fotkę ze swoimi córkami, na której każda z nich jest ubrana na czarno. W opisie zaznaczyła, że tylko fajni ludzie noszą się w tym kolorze. Pola Wiśniewska przyznała jej rację w komentarzu, na co autorka wpisu także odpowiedziała. Stwierdziła, że należą do tej samej drużyny. Wydaje się więc, że patchworkowa rodzina Wiśniewskich, pomimo stereotypów i plotek, jest zaskakująco zgrana. Dowodzą temu również dzieci, które bardzo dobrze się ze sobą dogadują.